Dzień dobry, to kolejny odcinek serii Kontynenty i Oceany Świata. Tym razem wybieramy się do Afryki. Postaram się przekazać Wam podstawowe fakty o tym kontynencie, ale zależało mi także na wynalezieniu takich informacji, które Was zaskoczą i zmotywują do dalszego poszukiwania wiedzy. Jednak to odcinek nietypowy. Otóż podczas pisania scenariusza dopadł mnie dylemat. Czy omijać pewne interesujące fakty, żeby film trwał standardowo, czy może rozgadać się i stworzyć długi materiał? Nie robiłem jeszcze tak długich treści, ale zdecydowałem, że spróbuję. Nie ograniczałem się, jeśli chodzi o długość. Poruszyłem wiele wątków, które w poprzednich filmach serii nie były poruszane. Choć należy zaznaczyć, że jest to mój subiektywny przegląd faktów o Afryce. Na pewno nie jest to odcinek typowy, także pod względem montażu. Możecie traktować go jako podcast, choć będą liczne momenty, których narracja uzupełniona będzie zdjęciami, obrazami czy mapami. Jednak poruszę także wątki, które trudno zobrazować, wtedy wyświetlane będą na ekranie treści luźno powiązane z tematem Afryki. To co, zaczynamy? Zapraszam. Afryka to drugi największy kontynent na Ziemi po Eurazji. Jego powierzchnia przekracza 30 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi około 20% powierzchni lądów Ziemi, a także około 6% powierzchni całej planety. Afryka to jedyny kontynent, który przecinają równik i południk zerowy. Wynika z tego, że ląd ten, oczywiście częściowo, leży na półkuli północnej i południowej, a także na wschodniej i zachodniej. Jednak większość kontynentu i jego krajów znajduje się na półkuli północnej. Rozciągłość równoleżnikowa, czyli odległość między skrajnymi punktami Afryki, wynosi 8000 km, a południkowa 7400 km. Kwestie geograficzne, zacznijmy od omówienia granic tego kontynentu i nieoczywistości, jakie się z tym wiążą. Kontynent ten ma mało urozmaiconą linię brzegową, wynosi ona około 26 tysięcy kilometrów. Dla porównania, Europa będąca 3 razy mniejsza od Afryki ma linię brzegową o 6 tysięcy kilometrów dłuższą. Afrykę okalają wody Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego oraz Morza Czerwonego i Śródziemnego. Ma ona niewielkie połączenie lądowe z Eurazją. Do Afryki należy bardzo niewiele większych wysp, z wyjątkiem oczywiście Madagaskaru. Ten jest czwartą największą wyspą świata po Grenlandii, Nowej Gwinei oraz Borneo. Madagaskar osiąga niemal 600 tysięcy km kwadratowych. Dla porównania, terytorium Francji ma 550 tysięcy km kwadratowych. Madagaskar od Afryki oddziela kanał Mozambicki. Co ciekawe, mimo że od wybrzeży Afryki do Madagaskaru jest w najwęższym miejscu około 420 km, to kanał Mozambicki miejscami osiąga głębokość przekraczającą 3000 metrów. Jako ciekawostkę wtrącę, to w tych rejonach można spotkać rybę mięśniopłetwą Latimerię, którą wielu nazywa żywą skamieniałością. Idąc dalej na północ, charakterystycznym miejscem jest Półwysep Somalijski, nazywany Rogiem Afryki. Nad nim znajduje się wejście do Morza Czerwonego przez Zatokę Adeńską. Jest to miejsce ryftu, gdzie dzieliły się kontynenty. Do tego wątku wrócę, jak będę omawiał geologiczną historię Afryki. Płynąc Morzem Czerwonym na północ, natrafimy na Półwysep Synaj. Jest to kolejna niejednoznaczność, jeśli chodzi o granice afrykańskie. Półwysep ten należy do Egiptu, więc do kraju afrykańskiego. Dodatkowo leży na tektonicznej płycie afrykańskiej. Jednak zalicza się go do Eurazji. Afryka od północy graniczy z Morzem Śródziemnym i tutaj kolejna ciekawostka, wyspy Malta i Sycylia, które na pewno kojarzycie z Europą, pod względem geologicznym stanowią część Afryki. Leżą podobnie jak Synaj na płycie afrykańskiej. Przechodząc na zachód kontynentu, myślę, że warto wspomnieć wyspy Makaronezji, czyli zbiorcze określenie kilkudziesięciu wulkanicznych wysp u wybrzeżu Afryki i Europy. Część z nich leży na płycie afrykańskiej, ale mają mocne powiązania z Europą. Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii, archipelag Madeira do Portugalii, wyspy Zielonego Przylądka kiedyś należały do Portugalii, obecnie są niepodległe. Idąc dalej, warto wspomnieć charakterystyczne wcięcie w konturze Afryki. Znajduje się tam Zatoka Gwinejska. W tej zatoce znajdziemy punkt
zero. Jest to punkt skrzyżowania równika z południkiem zerowym. Ten punkt ma współrzędne geograficzne 0, 0. Przejdźmy na południowy skraj Afryki. A skoro na tym kanale obalamy mity, to przytoczmy jedną taką mylącą kwestię. Otóż wielu ludzi myśli, że przylądek Dobrej Nadziei to najdalej wysunięty punkt na południe w Afryce. Dodatkowo często mówi się, że jest to miejsce styku dwóch oceanów. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości najbardziej wysuniętym na południe punktem Afryki jest przylądek Igielny, zwany też Agulhas. Jest on wysunięty około 50 km dalej na południe niż przylądek Dobrej Nadziei. Okrążyliśmy Afrykę, do kwestii geograficznych będziemy jeszcze wracać, jednak zanim o tym warto przejść do kwestii geologicznych. Większa część kontynentu afrykańskiego położona jest na afrykańskiej płycie tektonicznej. Tylko niewielki, zachodni fragment należy do płyty somalijskiej, choć tutaj też zależy na jakie źródło trafimy. Płyta somalijska czasami uważana jest jako część płyty afrykańskiej, a czasami jako oddzielna płyta. Pewne jest natomiast to, że za miliony lat w podręcznikach, o ile będą wtedy jeszcze istniały podręczniki, te dwie płyty na pewno będą traktowane osobno. A to dlatego, że Afryka podzieli się na dwa kontynenty. Granicą między tymi płytami jest strefa ryftów wschodnioafrykańskich. Płyta afrykańska zbudowana jest częściowo ze skorupy kontynentalnej, a częściowo z oceanicznej. Tworzy ona duży fragment skorupy Oceanu Atlantyckiego, a także część Oceanu Indyjskiego. Zachodzi także na Morze Śródziemne. Płyta ta na swoim zachodnim skraju tworzy granicę rozbieżną z innymi płytami, czyli powstaje tam nowa litosfera. Jest to tak zwana strefa spreadingu. Dochodzi tam do ekspansji oceanicznej, dzięki czemu powstaje grzbiet śródatlantycki. Wynika z tego, że płyta afrykańska musi odsuwać się od tego miejsca. I tak istotnie jest. Dokładnie porusza się na północny wschód i napiera coraz bardziej na płyty eurazjatycką oraz arabską. Stąd na granicach tych płyt powstają liczne wulkany i trzęsienia ziemi. I tutaj można wymienić dobrze Wam znane Etne, Wezuwiusza, Santorini. Z pewnością kojarzycie także z ostatnich miesięcy poważne trzęsienia ziemi w Maroko czy Turcji. O tym drugim kataklizmie robiłem nawet odcinek. Afryka napiera na Europę, co za miliony lat doprowadzi do zamknięcia Morza Śródziemnego i wypiętrzania wysokich łańcuchów górskich. Zachodni kraniec płyty afrykańskiej prowadzi dnem Morza Czerwonego, a później strefą systemu rowów tektonicznych we wschodniej Afryce. O tym dokładniej opowiem już za moment, ale najpierw poznajmy szerszy kontekst. Olbrzymią część kontynentu afrykańskiego stanowi stary, największy na świecie kraton prekambryjski, zwany megakratonem afrykańskim. Jest to rozległy fragment skorupy ziemskiej, który nie podlegał istotnym deformacjom tektonicznym w eonie fanerozoicznym, czyli na przestrzeni ostatnich 539 milionów lat. Na kontynencie afrykańskim zachowały się dowody głównych wydarzeń związanych z formowaniem się skorupy ziemskiej, począwszy od 3,8 miliarda lat temu. Znajduje się tam wiele odsłoniętych skał prekambryjskich. Dzięki ich badaniu jesteśmy w stanie określić, jakie orogenezy następowały na kontynencie afrykańskim w archaiku i proterozoiku, a było ich kilka. Afryka przez wiele milionów lat była częścią większego superkontynentu Gondwany. O Gondwanie w tej serii powstanie w przyszłości osobny odcinek, więc teraz tylko podstawowe fakty. Gondwana powstała w Kambrze z połączenia Ameryki Południowej, Afryki, Antarktydy, Australii, Dekanu, czyli obecnych Indii oraz Madagaskaru. Warto tutaj jednak dodać, że w skład wspomnianego kratonu afrykańskiego aż do Kenozoiku wchodził także dzisiejszy Półwysep Arabski, który obecnie geograficznie należy do Azji. Jak się okazuje, kiedyś przynależał do Afryki. Afryka stanowiła centralną część kontynentu Gondwany. Warto tutaj napomknąć, że Afryka na przestrzeni różnych okresów geologicznych bardzo się zmieniała, a jednym z lepszych przykładów jest zlodowacenie w karbonie. Południowa część tego kontynentu była wtedy skuta lodem. Z kolei w północnej części popularna była tak zwana flora Glossopteris. Były to rośliny, które pod względem warunków środowiskowych, w jakich rosły, możemy uważać za odpowiednik dzisiejszej tajgi.
Gondwana zaczęła się rozpadać we wczesnej jurze. Po pierwsze, doszło do oderwania się obu Ameryk od Afryki i powstania Oceanu Atlantyckiego. Warto tutaj wspomnieć, że linie brzegowe tych kontynentów idealnie do siebie pasują, a takie dopasowanie zostało zauważone już w XVI wieku przez flamandzkiego geografa Abrahama Orteliusa. Z drugiej strony także doszło do rozerwania lądów i powstania Oceanu Indyjskiego. Wschodnia Gondwana, obejmująca Antarktydę, Madagaskar, Indie i Australię, zaczęła się oddzielać od Afryki, po czym we wczesnej kredzie sama uległa rozpadowi. To także czas zupełnie innego wyglądu Afryki niż dziś. W kredzie obszary, które kojarzymy z pustyniami, głównie chodzi mi o Saharę, wyglądały odmiennie. Cechowały się płytkimi morzami i rozległym systemem rzecznym. Na tych obszarach kwitło życie, można było tam spotkać takie ikoniczne dinozaury jak spinozaur czy karcharodontozaur. Do wątku Sahary jeszcze wrócę. Przypuszcza się, że oddzielenie Indii i Madagaskaru od Afryki może się zbiegać z erupcjami trapów Dekanu. W odcinkach o powstawaniu trapów wspominałem, że być może w tych czasach, czyli w późnej kredzie i na samym końcu kredy, istniały jeszcze jakieś połączenia lądowe z Afryką. Wnioskujemy to na podstawie podobieństwa skamieniałości. W kwestiach geologicznych wspomnijmy jeszcze, że subdukcja płyty afrykańskiej pod płytę eurazjatycką skutkuje powstawaniem gór Atlas na północy kontynentu. Ich wypiętrzanie to czas ostatnich 12 milionów lat. Z kolei Półwysep Arabski oddzielił się od Afryki w neogenie, o czym już wspominałem. Ten podział stworzył Morze Czerwone, czyli zalążek przyszłego oceanu. Morze Czerwone tak naprawdę usytuowane jest w rowie tektonicznym, czasami mówi się na niego neogeński rów tektoniczny. Afryka Wschodnia i sąsiadujące z nią morza dostarczają najlepszych współczesnych przykładów rozłamów kontynentalnych. Jak już wspominałem, wschodnia Afryka leży na płycie somalijskiej. Od płyty afrykańskiej oddziela ją tak zwany wschodnioafrykański system ryftowy. Jest to szczególna struktura geologiczna. Ryfty te powstały w neogenie, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy oddzielała się płyta arabska od Afryki. Ciągną się od Doliny Zambezi w południowej Afryce, aż do połączenia z ryftem Morza Czerwonego, a także z ryftem Zatoki Adeńskiej, który prowadzi dalej do systemu ryftów oceanicznych. Wschodnioafrykański system ryftowy dzieli się na dwa ramiona. Ryft wschodni i zachodni, między którymi znajduje się jezioro Wiktorii. Doliny ryftowe mają miejscami 10 km. Oczywiście są wypełnione osadami kenozoicznymi, dna dolin często zajęte są przez jeziora. Procesom ryftogenezy towarzyszą zdarzenia wulkaniczne. Jest to rejon bogaty w wulkany, a wulkan, na który chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę, to Oldoniolengaj, leżący w Tanzanii. Jest to jeden z najdziwniejszych wulkanów na Ziemi. Wypluwa on zimną lawę. Oczywiście zimną w cudzysłowie. Robiłem kilka miesięcy temu odcinek na temat tego wulkanu. Polecam do niego wrócić, bo temat jest fascynujący. Za kilkanaście milionów lat dojdzie do oderwania wschodniej Afryki od reszty kontynentu. Pomiędzy nimi powstanie nowy ocean. Będąc w tematach historii Ziemi, należy wspomnieć, że Afryka jest kolebką ludzkości. Nasi przodkowie, a także gatunek Homo sapiens, wyewoluowali właśnie w Afryce na przełomie ostatnich mniej więcej 5 milionów lat. Z tych afrykańskich krewnych warto wymienić Ardipitheca, Australopitheca, Paranthropy, Homo habilis, Homo erectus, z zaznaczeniem, że ten ostatni migrował także na inne kontynenty. Z afrykańskiej populacji Homo erectus wyewoluował Homo heidelbergensis około 600 tysięcy lat temu. Ten gatunek dał początek Homo sapiens, a także Neandertalczykom czy Denisowianom. My pochodzimy od społeczności pochodzących z południowo-zachodniej Afryki, natomiast Neandertalczycy od społeczności pochodzącej z północnej Afryki. Skamieniałe kości wskazują, że gatunek anatomicznie przypominający nas samych pojawił się pomiędzy 200 a 315 tysięcy lat temu. Najstarsze kości Homo sapiens znaleźliśmy w Maroko. W tym czasie w Afryce także żyły inne gatunki Homo, jednak człowiek rozumny zaczął je powoli wypierać. Około 100 tysięcy lat temu nie było już po nich śladu, choć nie do końca wiadomo, co dokładnie się z nimi stało.
Później doszło do wyjścia Homo sapiens z Afryki. W przedziale od 100 do 120 tysięcy lat temu doszło do chwilowego wyjścia na Bliski Wschód, o czym świadczą niektóre skamieniałości z Izraela. Główna migracja nastąpiła jednak później. Do zasiedlenia Półwyspu Arabskiego doszło 80-90 tysięcy lat temu. Jeśli interesują Was kwestie ewolucji naczelnych, przodków człowieka i Homo sapiens, to na kanale znajdziecie playlistę składającą się z kilku filmów na ten temat. Wróćmy do kwestii geografii Afryki. Większość obszaru Afryki leży na znacznych wysokościach. Średnia wysokość kontynentu to 660 metrów nad poziomem morza. Liczne kotlinowate obniżenia otoczone są przez rozległe tereny wyżynne. Łańcuchy górskie rozciągają się głównie na północy, mam tu na myśli góry Atlas, i na południu przykładami są góry przylądkowe oraz góry Smocze. Naszą podróż po Afryce zaczniemy od północy i będziemy przesuwać się coraz bardziej na południe. Przy okazji będę wprowadzał wątki dotyczące stref klimatycznych. Na północnym zachodzie znajdziemy wspomniane już góry Atlas, ciągnące się na długości około 2,5 tysiąca kilometrów. Znajdują się one na terytorium trzech państw. Są to, patrząc od zachodu, Maroko, Algieria i Tunezja. Najwyższy szczyt tych gór to Dżebel Tubkal, mający 4167 metrów nad poziomem morza. W wysokich partiach w czasie zimy często pada śnieg. Góry Atlas stanowią barierę pomiędzy klimatem śródziemnomorskim a wybitnie suchym, pustynnym. Na północ od Atlasu spotkamy właśnie roślinność typową dla basenu Morza Śródziemnego. Tam, gdzie nie ma łańcucha górskiego, na północno-wschodnim skraju Afryki, wpływ klimatu pustynnego dominuje nawet blisko morza. W tematyce gór Atlas warto przytoczyć smutną ciekawostkę dotyczącą fauny. Wiele gatunków dużych zwierząt zostało wytępionych na tych terenach w czasach istnienia Cesarstwa Rzymskiego. Flagowymi przykładami są słoń północnoafrykański i lew berbyjski. Ten pierwszy był wykorzystywany przez Kartaginę podczas wojen punickich. Z pewnością kojarzycie słynne słonie bojowe. Lew berbyjski charakteryzował się bardzo długą i ciemną grzywą. Być może był największym lwem w historii, choć jest to teza bardzo trudna do udowodnienia. Lwy berbyjskie wykorzystywano do walk na arenach, między innymi z gladiatorami. Idąc dalej na południe, napotykamy na największą gorącą pustynię świata, czyli Saharę. O Saharze znajdziecie osobny, rozległy odcinek na kanale, więc tutaj skupię się na przedstawieniu najistotniejszych kwestii. Sahara rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie Afryki aż do Morza Czerwonego na wschodzie. Na północnym zachodzie styka się z górami Atlas, z kolei na północnym wschodzie z Morzem Śródziemnym. Na południu graniczy z regionem, który nazwano Sahelem. Szerokość Sahary wynosi około 2, z kolei długość około 5,5 tysiąca kilometrów. Jej powierzchnię szacuje się na ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych. Jest to teren gorący, bardzo ubogi w wodę. W niektórych miejscach opady niemal nie występują. Zazwyczaj kojarzymy pustynię z piaskiem i wydmami przesypywanymi przez wiatr. Takie morza piasków nazywamy ergami, choć trzeba zaznaczyć, że stanowią one niewielką część Sahary. Większość zajmują pustynie kamieniste zwane hamadami. Przez Saharę przepływa tylko jedna stała rzeka, mowa oczywiście o Nilu. Istnieje jeszcze kilka rzek spływających z gór Atlas, które również są całoroczne, ale nie w całym swoim biegu. Przykładem może być rzeka Dara w Maroko. W górnym odcinku prowadzi wodę, ale w dolnym ją okresowo traci przez parowanie. Wiele rzek na tej pustyni jest okresowych, epizodycznych. Istnieją tylko w pewnych okresach roku, kiedy pojawiają się intensywne opady w ich dorzeczach. Na Saharze występują także oazy, czyli obszary w obrębie pustyni, posiadające wystarczające ilości wody do wzrostu roślin. Oazy istnieją dzięki rzekom podziemnym lub warstwom wodonośnym. Są to w dużej mierze wody reliktowe, nieodnawialne, pochodzące z okresów, kiedy na Saharze panował o wiele wilgotniejszy klimat.
Szacuje się, że Sahara formuje się od około miliona lat, jednak nie zawsze wyglądała tak jak teraz. Raz zarastała i zieleniła się po to, by później stać się jałową pustynią, sięgającą nawet 400 km dalej na północ niż obecnie. Bywały także okresy łagodniejsze, a jeden przypada na koniec Pleistocenu. Wtedy też tereny te nawiedzały deszcze monsunowe, które umożliwiały osadnictwo w tych rejonach. Około 7000 lat temu monsuny zanikły i ludzie musieli wycofać się do doliny Nilu. To przesiedlenie najprawdopodobniej zapoczątkowało rozkwit cywilizacji starożytnego Egiptu. Przyczyną tych zmian były najprawdopodobniej cykle Milankowicza, a dokładniej zmiana kąta nachylenia obrotu Ziemi. Biorąc to pod uwagę, za 15000 lat znaczny obszar Sahary może się ponownie zazielenić, aczkolwiek to przewidywanie nie bierze pod uwagę obecnych zmian klimatycznych. W temacie Sahary warto także przywołać najwyższy na tej pustyni wulkaniczny masyw górski nazwany Tibesti. Znajduje się on na granicy Libii i Czadu. Najwyższym szczytem jest wygasły wulkan Emikuzi, wznoszący się 3415 metrów nad poziomem morza. Warto także wspomnieć oko Sahary, czyli dziwną geologiczną strukturę przypominającą z kosmosu oko. Jest to tak zwana struktura Rishat, dokładniej Kalb ar-Rishat. Znajduje się w Mauretanii. Jest to okrągły obiekt geologiczny o średnicy 40 km, układający się w charakterystyczne pierścienie. Początkowo sądzono, że za pochodzenie struktury Rishat odpowiedzialne było uderzenie meteorytu, jednak badania ujawniają, że powstała naturalnie w wyniku zjawisk tektonicznych. Najprawdopodobniej była to struktura górzysta, tak zwana antyklina, która przez miliony lat erodowała. Najczęściej spotykanymi zwierzętami na Saharze są jaszczurki, węże, skorpiony, a także ssaki, takie jak drapieżne liakony, fenki pustynne czy przypominające świnkę morską góralki skalne. Zanim przejdziemy dalej na południe, wróćmy na moment do Nilu. To oczywiście jedna z najdłuższych rzek na Ziemi. Nie chcę powiedzieć najdłuższa, bo sprawa wcale nie jest taka oczywista. O tym być może pojawi się film na kanale. Nil ma około 6650 km. Niektóre pomiary wskazują, że może być dłuższy, ale tak jak wspomniałem, to temat na osobny odcinek. Rzeka ta przepływa przez wszystkie strefy klimatyczne Afryki. Jej początki to rejony jeziora Wiktorii. Według części badaczy Nil tworzą niektóre rzeki wpadające do jeziora Wiktorii na czele z rzeką Kagera. Z jeziora Wiktorii wypływa Nil Biały, choć początkowy fragment rzeki często też nazywany jest Nilem Wiktorii. Później Nil Biały już w rejonach Sahary łączy się z Nilem Błękitnym. Ten drugi jest krótszy, ale ma większy przepływ. Nil jest bardzo ważny w kontekście północnej Afryki. Sahara, przecięta doliną Nilu, tworzy niesamowity kontrast krajobrazowy. Wokół koryta rzeki tętni życie. Nil uchodzi do Morza Śródziemnego rozległą deltą. Delta Nilu rozpoczyna się około 160 km przed ujściem. W jej okolicach żyje połowa populacji Egiptu. A skoro jesteśmy na Nilu, to wspomnijmy jeden z największych sztucznych zbiorników wodnych na świecie. Jezioro Nasera powstało w wyniku budowy Tamy Asuańskiej na Nilu w pobliżu zwrotnika Raka w mieście Asuan. Zbudowano ją na początku XX wieku, jednak w latach 1960-1970 postawiono nową, jeszcze większą tamę, zwaną Wysoką Tamą Asuańską. Ma ona długość 4 km i ponad 100 metrów wysokości. Jezioro, które dzięki niej powstało, jezioro Nasera, leży na terytorium południowego Egiptu oraz północnego Sudanu. Ma długość 479 km i maksymalną szerokość 16 km. Jego powierzchnia wynosi ponad 5000 km2, co sprawia, że jest jednym z największych sztucznych jezior na świecie. Dla porównania nałożyłem to jezioro na mapę Polski, co teraz widzicie na ekranie. Wybudowanie tamy przyniosło wiele korzyści gospodarczych. Miejsca pracy, rozwój żeglugi, łagodzenie skutków powodzi, zwiększenie obszarów nawadniania, ale także negatywnych konsekwencji, przesiedlenia, zatopienie stanowisk archeologicznych. Tutaj ciekawostka. Najcenniejsze zabytki, takie jak na przykład świątynia Ramzesa II w Abu Simbel, zostały przeniesione w inne miejsce. Są też niestety negatywne skutki środowiskowe, takie jak wypłukiwanie złóż soli, które utrudniają rolnictwo, zmiana dynamiki Nilu,
Zanik niektórych zwierząt w rzece, na przykład sardynek. Wróćmy do naszej podróży na południe. Omówiliśmy pustynię. Należy teraz rozwinąć wątek jej naturalnego przejścia w strefę nazywaną Sahelem, czyli pasa na południu Sahary, lokowanego zazwyczaj między 10 a 17 równoleżnikiem. Przyjęto, że granica pomiędzy pustynią a Sahelem ciągnie się wzdłuż izochiety 200 mm. Izochieta to linia łącząca na mapie punkty o takich samych wartościach sum opadów. Dla porównania Sahara charakteryzuje się sumą roczną opadów poniżej 50 mm. Inaczej można sobie to wyobrazić, wprowadzając pojęcie pory roku. Na pustyni mamy w zasadzie jedną porę roku, porę suchą. Im dalej na południe, tym zarysowuje się wyraźniejszy podział na porę suchą i deszczową. Szacuje się, że pora sucha w Sahelu trwa maksymalnie 10 miesięcy. Sahel charakteryzuje się średnią roczną opadów na poziomie 200-500 mm. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tereny Sahelu zaczęły pustynnieć, a miliony mieszkańców zmagają się z coraz większymi suszami, niedoborami wody, olbrzymim przyrostem naturalnym oraz konfliktami wewnętrznymi. Równowagę w takim niestabilnym terenie bardzo łatwo zaburzyć, szczególnie przez czynniki antropogeniczne, które znacznie wpływają na pustynnienie. Jest to jedno z tych miejsc na Ziemi, które najbardziej odczuwa zmiany klimatyczne, z jakimi zmaga się nasza planeta, ale o tym będę jeszcze mówił na samym końcu tego materiału. Im dalej na południe, tym większe opady, a co za tym idzie, pora deszczowa jest dłuższa, co pozwala żyć na takich terenach większej liczbie gatunków roślin i zwierząt. Powstaje tam sawanna. Sawanną nazywamy formację roślinną w strefie międzyzwrotnikowej, gdzie przeważają sucholubne trawy. Drzewa mimo występowania pory deszczowej są tam rzadkie poprzez niedobory wody. Jeśli już występują, to są to akacje, palmy lub baobaby. Im bliżej wilgotnego lasu równikowego, tym drzew jest więcej. Dlatego wyróżnić można sawannę trawiastą i sawannę drzewiastą. Wyraźna granica między lasem a sawanną nie jest wyznaczona. Jedna formacja w drugą przechodzi płynnie. Podobnie między sawanną a strefami bardziej pustynnymi. Im bliżej półpustyni, tym drzewa rzadziej występują i stają się niższe. Sawanny zajmują aż 1/3 powierzchni Afryki. Na terenach tych żyją liczne zwierzęta roślinożerne, takie jak słonie, żyrafy, zebry, hipopotamy, nosorożce, guźce czy antylopy. Z drapieżników spotkamy głównie szybkie i zwinne kotowate, takie jak lwy, lamparty czy geparty, a także hieny czy szakale. To właśnie w tych rejonach znajdziemy największą liczbę gatunków obecnie żyjącej megafauny, a to dlatego, że Afryka najmniej została dotknięta wymieraniem megafauny pleistoceńskiej. Im bliżej równika, tym sawanna coraz bardziej przechodzi w ekosystem leśny. Taki las może mieć różne nazwy. Puszcza tropikalna, tropikalny las deszczowy, wilgotny las równikowy lub w niektórych przypadkach dżungla, choć tutaj należy zaznaczyć, że w języku fachowym dżungla to określenie zarezerwowane dla lasów Azji Południowo-Wschodniej. Wilgotny las równikowy charakteryzuje się tym, że jest wiecznie zielony, ponieważ nie występują tam pory roku. W tym samym czasie można spotkać rośliny w różnych stadiach rozwoju. Z ciekawostek, jako że nie spotkamy się tam z porami roku, u drzew zanikają słoje rocznego przyrostu. Wilgotny las równikowy występuje w Afryce w strefie równikowej w dorzeczach afrykańskich rzek Kongo, Niger oraz Zambezi. Najczęściej jednak mówi się o nim w kontekście kotliny Kongo. Las deszczowy w dorzeczu Konga jest największym lasem deszczowym w Afryce i drugim pod względem wielkości lasem deszczowym po Amazonii. Przez cały rok występują tam obfite opady, tak zwane deszcze zenitalne. Roczne sumy opadów deszczu wynoszą od około 1500 do 3000 mm. W połączeniu z wysoką temperaturą, średnia roczna temperatura wynosi około 25 stopni Celsjusza, sprawia to, że rośliny mają znakomite warunki do rozwoju. Roślinność jest gęsta i bujna. W tych lasach rośnie ogromna liczba gatunków roślin. Spotkamy tam wiele drzew sięgających ponad 50 metrów, liany, paprocie, porosty, mchy, storczyki. Szacuje się, że na jednym hektarze lasu tropikalnego znajdziemy około 200 gatunków drzew,
podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej 10-krotnie mniej. Jest to także dom dla wielu gatunków zwierząt, bezkręgowców i kręgowców. Znajdziemy tam wiele gatunków nietypowych płazów, węży, krokodyli, ale także naczelnych. To właśnie tam żyją najbliżsi obecnie żyjący krewni człowieka, czyli goryle i szympansy. Wielkim problemem lasów tropikalnych jest ich wycinka, a także pożary. Zanim wyruszymy dalej na południe, kolejna ciekawostka. W Gabonie, czyli w państwie w znacznym stopniu pokrytym lasem równikowym, odkryto dziwną anomalię geologiczną. Otóż w miejscowości Oklo znaleziono naturalne reaktory jądrowe. Powstały one w proterozoiku około 2 miliardów lat temu i działały od 100 tysięcy do nawet pół miliona lat, prowadząc samopodtrzymującą się reakcję jądrową. Reaktory miały łączną moc 100 kW. Ja kiedyś robiłem film o Oklo, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak doszło do powstania reaktorów, to serdecznie zapraszam. Idąc dalej na południe, znów las zaczyna ustępować miejsca sawannie, a później półpustynią i pustynią, choć warto zaznaczyć, że południowa część kontynentu nie jest aż tak sucha jak północna, co nawet widać na zdjęciach satelitarnych. Południe jest bardziej zielone. Jednak warto tutaj wspomnieć drugą i trzecią największą pustynię Afryki, czyli Kalahari i Namib. Mimo że wielkość Kalahari robi wrażenie, wynosi 900 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest ona 10 razy mniejsza od Sahary. Z kolei pustynia Namib ciągnie się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Angolii, Namibii oraz Republice Południowej Afryki. Zazwyczaj tereny nadmorskie charakteryzują się wpływem klimatu morskiego, który łagodzi klimat. W tym miejscu jest to zaburzone przez tropikalną cyrkulację atmosferyczną. Jest to związane z powstawaniem wiatrów zwanych pasatami i antypasatami. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, jednak ta cyrkulacja w okolicach zwrotników Raka i Koziorożca w Afryce wpływa na znaczne osuszenie klimatu. A skoro jesteśmy w okolicach Namibii, to nie mógłbym nie wspomnieć o bardzo ciekawym geologicznym eksponacie, jaki posiada ten kraj. Otóż mniej więcej 80 tysięcy lat temu na te tereny spadł meteoryt Hoba. Uważa się go za największy znany meteoryt, jaki zachował się w jednym kawałku na Ziemi. Jego masa szacowana jest na 60 ton. Meteoryt ma w przybliżeniu kształt prostopadłościanu z kwadratową podstawą o boku 2,7 metra oraz wysokością 90 cm. Składa się w 84% z żelaza, 16% z niklu ze śladowymi domieszkami kobaltu. Jest to skład typowy dla meteorów żelaznych. Wynika z tego, że Hoba jest równocześnie największym znanym kawałkiem żelaza rodzimego znajdującym się na powierzchni naszej planety. Wspominałem na początku, że południe Afryki to obecność gór. Obecne są tam góry przylądkowe i góry smocze. Te pierwsze nie są bardzo wysokie, najwyższy szczyt Swartberg osiąga 2325 metrów nad poziomem morza. Góry smocze są o ponad kilometr wyższe. Najwyższy szczyt to Tabana Ntenyana osiąga 3482 metry nad poziomem morza. Góry smocze mają bardzo ciekawą budowę geologiczną. Kiedy Gondwana zaczęła się rozpadać 200 milionów lat temu, na tych terenach doszło do licznych wylewów lawowych. To właśnie ich pozostałości w dużej mierze budują góry smocze. Na ich terenie znajduje się także jeden z najwyższych wodospadów na Ziemi, a być może i najwyższy. Jest to wodospad Tugela. Opada co najmniej 5 kaskadami, z czego największa ma 410 metrów. Łącznie ma 948 metrów wysokości. Zanim napiszecie w komentarzach, że to wodospad Salto Angel z Wenezueli jest wyższy od wodospadu Tugela, zobaczcie mój film analizujący temat najwyższych wodospadów. Skoro dotarliśmy do południowego skraju kontynentu, to należy wspomnieć, że w tym miejscu występuje roślinność typowa dla strefy śródziemnomorskiej, a jeśli chodzi o faunę, to trzeba zaznaczyć, że na południowych krańcach kontynentu żyje pingwin przylądkowy. Długość ciała tego ptaka wynosi 60-70 cm, a masa waha się od 2 do 4 kg. Pingwin ten zamieszkuje południowoafrykańskie wybrzeża i wyspy od Namibii do południowego Mozambiku. Gatunek ma charakterystyczne różowe plamy nad oczami i czarną maskę na twarzy. Jest zagrożony wyginięciem. Będąc w tych rejonach, warto wspomnieć Lesoto, czyli jedyny kraj, który w całości leży na wysokości przynajmniej
1000 metrów nad poziomem morza. Dodatkowo jest to jedna z trzech istniejących na świecie enklaw państwowych. Terytorium Lesoto całkowicie otaczają tereny Republiki Południowej Afryki. W naszej podróży z północy na południe wymieniłem cztery ważne łańcuchy lub masywy górskie Afryki. Góry Atlas, Tibesti, Góry Przylądkowe, Góry Smocze. Jednak opuściłem najwyższą górę tego kontynentu, a to wszystko po to, żeby teraz się nad tym tematem pochylić. Kilimandżaro to wulkaniczny masyw górski we wschodniej Afryce, znajdujący się na granicy Kenii i Tanzanii. Ma trzy odrębne wierzchołki. Najwyższy, ten na który wspina się większość turystów, nazywa się Kibo i osiąga 5895 metrów nad poziomem morza. W zasadzie Kibo to nazwa krateru, dlatego można również spotkać się z nazwą Uhuru, to najwyższy punkt na krawędzi tego krateru. Pozostałe dwa wierzchołki to Mawenzi oraz Shira. Pierwszy osiąga 5148, drugi 3962 metry nad poziomem morza. Jeśli chodzi o te wartości liczbowe, to w różnych źródłach można znaleźć bardzo różniące się od siebie dane. Wymieniłem te, które wzbudziły moje największe zaufanie. Z punktu widzenia geologii Kilimandżaro jest stratowulkanem. Obecny stożek został ukształtowany po erupcji mającej miejsce pomiędzy 150 a 200 tysięcy lat temu. Obecnie uważa się Kilimandżaro za wulkan uśpiony. Na jego stokach występują ciekawe piętra roślinności. Zbocza masywu w jego najniższych partiach wykorzystywane są jako pola uprawne. Na wysokości 2000 metrów rozpoczyna się gęsty, tropikalny las deszczowy. Od wysokości 3500 metrów zaczynają dominować wrzosy. Tuż poniżej granicy wiecznych śniegów, która występuje od 4800 metrów, dominuje flora alpejska. Warto dodać, że jest to najwyższa granica wiecznego śniegu na świecie. Najwyższe partie masywu górskiego zmrożone są wiecznymi śniegami i lodowcami. Jednak z roku na rok tych lodowców ubywa. To, co możemy obserwować dziś, to niewielka pozostałość po ogromnej czapie lodowej, która niegdyś wieńczyła Kilimandżaro. Szacuje się, że lodowce na tej górze zmniejszyły się przez ostatnie 100-120 lat o 85-90%. Wokół Kilimandżaro powstał park narodowy. Pierwszy rezerwat leśny i rezerwat zwierząt w tych okolicach założono w 1921 roku. Park narodowy Kilimandżaro został założony w 1973 i otwarty oficjalnie dla turystów w 1977 roku. W 1987 roku wpisano park na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A skoro wspomniałem o parku narodowym, to całkiem niedaleko od Kilimandżaro, bo zaledwie 200-300 km na północny zachód znajduje się Serengeti. Ten park należy do największych i najbardziej znanych obszarów chronionych na świecie. Jego powierzchnia jest niemal tak duża jak województwa małopolskiego. W 1951 roku uzyskał status parku narodowego. Na szczyt Kilimandżaro prowadzi kilka dróg wspinaczkowych. Można wejść na tą górę od strony Kenii lub Tanzanii. Jest to najprostszy szczyt po australijskiej górze Kościuszki do zdobycia ze szczytów Korony Ziemi. Jednak nie wszyscy, którzy atakują górę, ją zdobywają przez problemy z aklimatyzacją. Mimo że szczyt nie wymaga większych umiejętności wspinaczkowych, to duży odsetek nie dociera na niego przez atakującą ich chorobę wysokościową. Mimo że w Afryce znaczące góry to te pięć masywów czy łańcuchów, które wymieniłem, pamiętajmy, że cały kontynent leży na znacznych wysokościach. Przypomnę, że średnia wysokość kontynentu to 660 metrów nad poziomem morza, a liczne kotlinowate obniżenia otoczone są przez rozległe tereny wyżynne. Występuje tam wiele płaskowyżów. Po Antarktydzie Afryka ma najmniej terenów nizinnych. Jednak wspomnijmy też najniższy punkt kontynentu. Jest nim jezioro Asal w Djibouti, powstałe w zapadlisku tektonicznym. Jego najniższy punkt znajduje się 153 metry pod poziomem morza. Jezioro Asal oddzielone jest od Zatoki Adeńskiej jedynie ścianą skał pochodzenia wulkanicznego. Z jeziora nie wypływają żadne rzeki, a ze względu na wysokie parowanie, poziom zasolenia jego wód jest 10 razy większy niż w oceanach, co czyni go jednym z najbardziej zasolonych zbiorników wodnych na świecie. Wracając w rejon Kenii, przywołajmy kolejny rekord.
Jezioro Wiktorii to największe jezioro Afryki, a także trzecie największe jezioro świata po Morzu Kaspijskim i Jeziorze Górnym. To także drugie największe jezioro słodkowodne. Pod względem objętości zajmuje 8 miejsce na świecie. Jezioro zaliczane jest do tzw. wielkich jezior afrykańskich. Jego wody podzielone są między 3 państwa: Kenię, Ugandę i Tanzanię. Linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta, znajdziemy na nim wiele wysp. Jego maksymalna długość wynosi 359, a szerokość 337 km. Osiąga maksymalną głębokość 81 metrów, więc nie jest to jakoś bardzo dużo. Ma powierzchnię 68 tysięcy km kwadratowych. Dzięki nałożeniu na mapę Polski łatwiej wyobrazić sobie jego rozmiary. W tym momencie taką grafikę wyświetlam na ekranie. Drugim największym jeziorem Afryki jest Tanganyika, będąca około połowę mniejsza od jeziora Wiktorii. Jak już wspominałem, z jeziora Wiktorii wypływa Nil. Usystematyzujmy wiedzę odnośnie rzek. Mimo że zostały one już wymienione w tym materiale, to chciałbym podkreślić, że najdłuższe rzeki Afryki to Nil, Kongo, Niger i Zambezi. Na tej ostatniej rzece spotkać można wodospady Wiktorii. Znajdują się one na granicy Zimbabwe i Zambii. Wodospady zostały utworzone w wyniku wlewania się wody z rzeki do utworzonych wcześniej szczelin tektonicznych, które powstają w Afryce, rozrywając kontynent na dwie części. O tym już mówiłem. Wysokość wodospadów wynosi około 108 metrów, a szerokość 1,7 km. Obecnie uważa się je za jeden z 7 naturalnych cudów świata, a od roku 1989 znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Podziękowania dla patronów. Od 10 lat tworzę Naukowo TV, a od około 6-7 pomagają mi w tym moi widzowie, którzy postanowili zostać patronami. Bez patronów nie mogłyby powstawać takie filmy jak ten. To dzięki Wam zmierzam do zrealizowania mojego najważniejszego celu, czyli otwarcia własnego studia nagraniowego, zatrudnienia profesjonalnego montażysty i rozpoczęcia realizacji serii Historia Ziemi od początku, ale tym razem w postaci profesjonalnych filmów dokumentalnych. Niestety nie są to kwestie, które zostaną zrealizowane bardzo szybko. Owszem, stale działam. Małymi krokami idę do przodu. W sprawach studia kwestia ta jest bliższa niż jeszcze pół roku temu, ale musicie mi dać trochę czasu, aż pokonam wszystkie przeciwności losu. Jednak każda kolejna osoba, która dokłada swoją małą cegiełkę do projektu, napędza go i sprawia, że niedługo uda nam się wyskoczyć na znacznie wyższy poziom. Dziękuję Wam za wsparcie i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby tworzone przeze mnie treści spełniały Wasze oczekiwania. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju projektu, zapraszam do opisu tego filmu. Tam znajdziesz niezbędne linki. Zmieńmy lekko temat. Jak zapewne wiecie, Afryka od setek lat jest targana różnymi politycznymi konfliktami i problemami społecznymi. Na terenie Afryki znajdują się 54 państwa uznawane na arenie międzynarodowej. Dodatkowo funkcjonują tam również dwa państwa nieuznawane. Są to Sahara Zachodnia i Somaliland. Największym państwem afrykańskim jest Algieria, a najmniejszym znajdującym się na kontynencie Gambia, choć patrząc także na kraje wyspiarskie, będą to Seszele, czyli wyspy znajdujące się na Oceanie Indyjskim. Najbardziej zaludnionym państwem jest natomiast Nigeria, gdzie żyje 230 milionów ludzi. To ponad połowa populacji Unii Europejskiej. Miasta afrykańskie posiadające największą liczbę mieszkańców to nigeryjski Lagos, egipski Kair oraz Kinshasa z Demokratycznej Republiki Konga. Wszystkie przekraczają 15 milionów mieszkańców. Niestety populacja Afryki jest najmłodsza ze wszystkich kontynentów. Jest to najmniej zamożny kontynent mimo licznych zasobów naturalnych. Wpłynęło na to wiele czynników, które kształtują kontynent od setek lat. Na przełomie XV i XVI wieku rozpoczęło się zjawisko nazwane kolonializmem. Wtedy też wielkie odkrycia geograficzne zaczęły przyczyniać się do podziału globu między mocarstwa europejskie. Kolonializmem nazywamy politykę państw rozwiniętych gospodarczo, polegającą na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych.
Działania kolonialne doprowadziły na początku XVIII wieku do prawie całkowitego podziału i podporządkowania Azji, Afryki oraz obu Ameryk od kilku państw europejskich. W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęła się dekolonizacja Afryki, zainicjowało ją powstanie Liberii w 1847 roku, jednak przed II wojną światową oprócz Liberii jeszcze zaledwie trzy kraje zyskały niepodległość. Były to Egipt, Etiopia oraz Republika Południowej Afryki. Powstawanie nowych państw na tym kontynencie przypada głównie na lata 60. XX wieku. W roku 1960 niepodległość zyskało 17 krajów afrykańskich, a w latach 1961-65 kolejne 10. Powody dekolonizacji są różne w zależności od kraju i regionu świata, jednak zazwyczaj wiążą się z coraz większymi kosztami politycznymi oraz ekonomicznymi utrzymania kontroli w kolonii. Wielki wpływ miała również pierwsza i druga wojna światowa oraz inne konflikty zbrojne. Wielkie mocarstwa kolonialne ponosiły olbrzymie wydatki z tym związane. Dodatkowo wiele narodów zależnych dążyło do samostanowienia. Powstawały różnego rodzaju ruchy niepodległościowe, dochodziło do konfliktów między krajami kolonizującymi, a kolonizowanymi. Tak było w wielu krajach afrykańskich. Dążenie do niepodległości często wynikało ze zwiększania się świadomości narodowej w związku z polepszeniem oświaty w tych krajach. Skutkami dekolonizacji, które możemy obserwować do dziś, są na przykład sztucznie wyznaczone granice wielu krajów, które są dokładnie takimi samymi granicami, jakie dawniej wyznaczyło państwo kolonialne. Stąd też w Afryce możemy obserwować wiele granic w postaci długich, prostych linii, nie odzwierciedlających uwarunkowań przyrodniczych czy społeczno-kulturowych, co prowadzi do licznych konfliktów o podłożu etnicznym. Państwa często nie są w stanie sprawnie zarządzać swoim terytorium. Innym skutkiem dekolonizacji są także migracje ludności z nowo powstałych państw, dawnych kolonii, w celu uniknięcia wojen domowych oraz poprawy jakości życia. Doprowadziło to na przykład do pojawienia się we współczesnej Francji dużego odsetka ludności arabskiej z krajów Afryki Północnej. Mimo że kolonializm jest zjawiskiem historycznym, a kraje afrykańskie uzyskały niepodległość, często są słabiej rozwinięte, a ich gospodarka nie jest w stanie rywalizować na arenie międzynarodowej z bogatymi państwami. Dodatkowo zdarza się, że dawni kolonizatorzy nadal próbują wywierać na nich różnego rodzaju niekorzystne wpływy. Wiele krajów afrykańskich należy do najbiedniejszych obecnie krajów świata. Wielu obywateli tych krajów żyje w skrajnym ubóstwie, gdzie brakuje nie tylko jedzenia i wody, ale także podstawowych świadczeń, takich jak godne warunki sanitarne, opieka zdrowotna czy edukacja, co oczywiście wzmaga analfabetyzm wśród społeczeństwa. Dodatkowym problemem jest praca dzieci. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na przestrzeni ostatnich 20 lat tendencja zatrudniania dzieci spadła, jednak nadal jest poważnym problemem. Szacunki co do tego, ile dzieci pracuje, są różne, jednak przyjmuje się, że wciąż w krajach Afryki subsaharyjskiej pracuje pomiędzy 1/4 a 1/2 dzieci mających od 5 do 14 lat. Często pracują one w warunkach szkodliwych dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. Z problemem głodu i niedożywienia zmaga się obecnie 1/3 krajów na świecie. Najwięcej z nich leży w Afryce. Są to m.in. Czad, Zambia, Namibia, Etiopia czy Madagaskar. W krajach tych bardzo często podstawę wyżywienia stanowią produkty roślinne, takie jak fasola, maniok, kukurydza. W takim prostym, nieurozmaiconym pożywieniu brakuje wielu niezbędnych składników, przede wszystkim białka i witamin. W wielu krajach afrykańskich żyją miliony zagłodzonych dzieci, które mięsa ani mleka nie jedzą prawie nigdy. Przyczyny głodu w Afryce można podzielić na dwie grupy. Są to przyczyny przyrodnicze, takie jak niesprzyjający klimat, klęski żywiołowe, pustynnienie czy plagi szkodników, a także przyczyny społeczno-ekonomiczne, czyli bardzo wysoki przyrost naturalny, niski poziom wykształcenia, uprzemysłowienia i rolnictwa, ubóstwo czy konflikty zbrojne. Jednym z najpoważniejszych problemów Afryki jest pustynnienie. Pustynnieniem nazywamy proces poszerzania się pustyń na obszarach, gdzie nie zaobserwowano w czasach historycznych takich terenów. Wiąże się to z pojawiającymi się coraz częściej niszczycielskimi suszami. Dochodzi do wyniszczenia naturalnej roślinności, erozji i degradacji gleb, zaniku wód powierzchniowych i obniżenia poziomu wód podziemnych. To wszystko powoduje poważne ograniczenia w wielkości produkcji rolnej.
Mimo że przyrost naturalny w Afryce jest bardzo poważnym problemem, sytuacja związana z głodem i niedożywieniem jest lepsza niż dawniej. Podam tutaj przykład Etiopii. Jeszcze w 1991 roku uważano, że 75% mieszkańców Etiopii jest niedożywionych. Dziś ta wartość nie przekracza 35%. Mimo trudnych warunków, gospodarka Etiopii dość szybko się rozwija, dzięki czemu problem głodu i niedożywienia zmniejsza się. Poprawia się także zdolność produkcji żywności i zmechanizowanie rolnictwa. Wspomniane były tutaj konflikty zbrojne. Afryka stale zmaga się z różnego rodzaju konfliktami. Jednym z najpoważniejszych konfliktów ostatnich lat jest wojna domowa w Somalii, która rozpoczęła się w 1991 roku i do dzisiaj jest nierozwiązana mimo wysiłków kolejnych prezydentów i rządów przejściowych. Somalia jest zaliczana do tzw. państw upadłych, ponieważ władza centralna nie kontroluje terytorium państwa, a jej wpływy są znikome. Innym głośnym konfliktem jest konflikt etniczny w Rwandzie pomiędzy dwoma plemionami. Hutu, który jest liczniejszy i stanowi 80% społeczeństwa, i Tutsi, rządzący Rwandą od XVI wieku. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku doszło do pierwszej wojny domowej w Rwandzie, która skończyła się uzyskaniem niepodległości w 1962 roku i dojściem do władzy Hutu. Druga wojna w tym kraju wybuchła w latach 1990-1993, po której doszło do podziału władzy. Obecnie sytuacja jest pozornie stabilna, ofiary wojen w tym kraju liczone są w milionach. Problemem Afryki jest także piractwo. Jednym z najbardziej narażonych na ataki piratów jest rejon Zatoki Gwinejskiej. Piraci z biednych krajów, takich jak Kamerun, Gambia, Ghana czy Nigeria, zaatakowali już wiele statków należących do różnych państw. Podobny problem występuje po drugiej stronie Afryki, w Zatoce Adeńskiej i na Oceanie Indyjskim. Po upadku rządu somalijskiego, duża liczba bezrobotnych młodych ludzi zaczęła postrzegać piractwo jako sposób na utrzymanie swoich rodzin. Problem jest poważny, ponieważ statki płynące kanałem Suezkim muszą przepływać przez zagrożone wody. W tej tematyce powstał nawet film fabularny z Tomem Hanksem, Kapitan Phillips. Nie wspomniałem jeszcze, że konflikty wybuchają także na tle religijnym. W Afryce widać wyraźny podział. Północną Afrykę i wschodni pas wybrzeża Oceanu Indyjskiego zamieszkują głównie muzułmanie. Środkowa i południowa Afryka to wyznania chrześcijańskie. Co ciekawe, procentowy udział chrześcijan i muzułmanów jest niemal równy i wynosi po 47%. Pozostałe 6% to głównie religie rodzime. W wielu krajach islamskich zlokalizowanych w Afryce istnieją dla chrześcijan duże ograniczenia wolności religijnej. Ortodoksyjni muzułmanie, a także niektóre rządy stawiają chrześcijan, a także Żydów jako obywateli drugiej kategorii, ograniczając im prawa. Najbardziej prześladowane są osoby nawrócone z innych religii, szczególnie islamu. Do państw afrykańskich, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań, należą Nigeria, Erytrea, Libia czy Somalia. Na koniec nie mógłbym opuścić jeszcze jednego ważnego tematu, który owszem, przewijał się już w narracji, ale uważam, że należy na niego zwrócić szczególną uwagę. Zmiany klimatyczne w Afryce stanowią coraz poważniejsze zagrożenie, ponieważ Afryka należy do kontynentów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych. Raporty IPCC przewidują z dużą pewnością, że w wielu krajach i regionach Afryki produkcja rolna i bezpieczeństwo żywnościowe zostaną prawdopodobnie poważnie zagrożone przez zmienność klimatu. To właśnie dlatego pojawiła się idea sadzenia tysięcy drzew w ramach projektu Wielki Zielony Mur. W roku 2007 powstała inicjatywa, której celem jest utworzenie pasa zieleni ciągnącego się z zachodu na wschód Afryki, z Senegalu do Djibouti, który będzie oddzielał pustynię od terenów zamieszkałych przez człowieka. Inicjatywa ta wiąże się z zasadzeniem milionów drzew. W projekcie uczestniczy 11 państw afrykańskich. Drzewa pozwolą na uprawę w okolicy innych roślin, wpłyną pozytywnie na rozwój żyznej gleby, zatrzymają wietrzenie skał, a także nie pozwolą wiatrom przemieszczać dużych połaci saharyjskiego piasku. Celem do 2030 roku w całej Afryce jest przywrócenie aż 100 milionów hektarów zdegradowanej ziemi, stworzenie 10 milionów miejsc pracy, a także pochłonięcie przez zasadzone lasy 250 milionów ton dwutlenku węgla z atmosfery.
Ja na ten temat zrobiłem w przeszłości odcinek, jednak wielokrotnie pod tamtym filmem pytaliście się mnie, jak idą postępy. Niestety nie tak, jakbyśmy chcieli, choć nadal inwestowane są w ten projekt miliony dolarów. Szacuje się, że do 2023 roku zrewitalizowano około 18 milionów hektarów, czyli 18% wartości docelowej. Projekt boryka się z opóźnieniami i różnego rodzaju problemami, jak na przykład wejście w tereny niestabilne politycznie. Niektóre wysiłki w zakresie ponownego zalesiania przyniosły jednak sukces, stając się dla wielu wzorem do naśladowania. Eksperci sugerują, żeby odejść od postrzegania tej inicjatywy jako tylko sadzenia drzew, a popatrzeć na to całościowo i brać też pod uwagę kwestie naprawiania stosunków wodnych, a także społeczne, takie jak edukacja czy rosnąca liczba miejsc pracy. Jednak sam Zielony Mur, nawet jeśli będzie udanym projektem, nie uratuje Afryki przed znacznymi zmianami klimatycznymi. Obecnie Afryka ociepla się średnio szybciej niż reszta świata. Obserwowane temperatury wzrosły w Afryce od końca XIX do początków XXI wieku o około 1 stopień, ale lokalnie aż o 3 stopnie Celsjusza. Dalszy znaczący wzrost średniej temperatury globalnej będzie miał w Afryce katastrofalne skutki dla zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa żywnościowego i ubóstwa. Znaczne tereny tego kontynentu mogą nie nadawać się do zamieszkania. Będzie tam po prostu zbyt ciepło, żeby ludzie mogli egzystować. Olbrzymim problemem będą rozległe susze i zmieniające się rozkłady opadów. Przewiduje się, że w części Afryki ulewne deszcze będą padać częściej i intensywniej, zwiększając ryzyko powodzi. To wszystko wpłynie na produkcję i zużycie energii. Najprawdopodobniej plony drastycznie spadną. Będziemy obserwować znaczny spadek PKB krajów afrykańskich, a jak wiecie z tego materiału, obecne PKB niektórych państw wcale nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie. Fale migracji, jakie obecnie obserwujemy z Afryki do Europy, są spowodowane nie tylko przez czynniki ekonomiczne, ale także przez klimatyczne. Możemy spodziewać się, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej. I to był mój subiektywny przegląd najważniejszych faktów o Afryce. Jeśli Twoim zdaniem o czymś nie powiedziałem, co jest istotne, to napisz mi o tym w komentarzu. Ważne informacje, które powinny dotrzeć do innych odbiorców, będę oznaczał sercem, dzięki czemu wyświetlać się będą na górze strony. Dlatego też, by poszerzyć wiedzę, warto jeszcze rzucić okiem w sekcję komentarzy. Dajcie mi również znać, co sądzicie o takich dłuższych formach. Czy chcielibyście częściej móc obejrzeć lub wysłuchać takich długich, przepełnionych wiedzą odcinków? Jak długie powinny być filmy z serii o kontynentach i oceanach świata? Kilkanaście czy kilkadziesiąt minut? Bardzo jestem ciekawy Waszej opinii, zostawcie mi komentarz. Ten odcinek wymagał ode mnie bardzo rozległego poszukiwania w różnych źródłach. Dużo czasu poświęciłem także na montaż. Jeśli chciałbyś się przyczynić do powstawania kolejnych tego typu materiałów, miło mi będzie, jeśli rozważysz kwestię wstąpienia do grona patronów. Jest także możliwość wsparcia mnie jednorazową wpłatą na portalu Buy Coffee. Za wszelką pomoc w rozwoju projektu, nie tylko finansową, jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję za dotrwanie do końca. Do zobaczenia niebawem.